Hej wszystkim! Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj zanurzymy się w fascynujący świat inwestowania dywidendowego. Chcecie wiedzieć, jak zarobić pieniądze, siedząc na kanapie i jedząc pizzę? To dobrze trafiliście. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, że to nie jest magiczna różdżka. A może jest? Inwestowanie dywidendowe brzmi jak sen każdego lenia. Kupujesz akcje, a potem co jakiś czas dostajesz pieniądze za samo ich posiadanie. Co może pójść nie tak, prawda? Ale jak to mówią... Nie ma róży bez kolców. Zalety inwestowania dywidendowego. Zacznijmy od plusów, bo kto nie lubi dobrych wiadomości? 1. Stały dochód. To jak dostawanie kieszonkowego od babci, ale zamiast babci masz spółkę, która dzieli się zyskami. Regularne wpływy na konto mogą poprawić humor lepiej niż kawa w poniedziałkowy poranek. Wyobraź sobie, jesteś na wakacjach, leżysz na plaży i ping, wpływają dywidendy. Czyż to nie brzmi wspaniale? 2. Mniej stresu. Możesz patrzeć na te gwałtowne wahania na giełdzie i myśleć, mam to gdzieś, bo moje dywidendy są stałe. Spokój ducha jest bezcenny, zwłaszcza gdy inni inwestorzy panikują. Podczas gdy inni nerwowo sprawdzają swoje portfele, ty cieszysz się stabilnym dochodem, to jak być pasażerem w pociągu, który jedzie spokojnie, podczas gdy inni są na rollercoasterze. 3. Reinwestowanie dywidend. Możesz reinwestować swoje dywidendy, kupując więcej akcji. To jak hodowanie pieniążków na drzewie. Przykładowo, zamiast wydać na kawę, kupujesz więcej akcji. A kawa? Możesz ją zrobić w domu? Dzięki temu twoje inwestycje rosną z czasem, tworząc efekt kuli śnieżnej, gdzie małe zyski z dywidend przekształcają się w większe i większe sumy. 4. Wzrost wartości. W długim okresie spółki wypłacające dywidendy mają tendencję do stabilnego wzrostu wartości. To jak inwestowanie w solidne, dobrze prosperujące biznesy. Stabilność tych firm sprawia, że są one mniej narażone na gwałtowne spadki, a ich stały rozwój przynosi korzyści zarówno w postaci dywidend, jak i wzrostu wartości akcji. Wady inwestowania dywidendowego. A teraz przejdźmy do minusów, bo życie nigdy nie jest tylko czekoladą i kwiatami. 1. Niska stopa wzrostu. Jeśli jesteś typem inwestora, który chce szybkich, spektakularnych zysków, to dywidendy mogą być dla ciebie rozczarowaniem. To trochę jak oglądanie trawy rosnącej. Fascynujące, ale wymaga cierpliwości. Inwestowanie dywidendowe to długoterminowa strategia, która nie daje natychmiastowych rezultatów. To bardziej maraton niż sprint. 2. Podatki. Dywidendy są opodatkowane. Tak, nawet jeśli myślałeś, że pieniądze spadają z nieba, fiskus przypomni ci, że żyjesz na ziemi. A to boli. W zależności od kraju, w którym mieszkasz, możesz płacić podatek dochodowy od dywidend, co zmniejsza twój rzeczywisty dochód. Zawsze warto zasięgnąć porady doradcy podatkowego, aby zoptymalizować swoje inwestycje. 3. Wybór odpowiednich spółek. Nie wszystkie spółki płacą dywidendy, a nawet jeśli płacą, to nie zawsze są to spółki godne zaufania. Wybór odpowiednich spółek to jak wybór idealnego awokado, wymaga czasu i doświadczenia. Musisz przeprowadzić gruntowne badania, analizować raporty finansowe, śledzić wyniki spółek i prognozy rynkowe, aby upewnić się, że inwestujesz w stabilne i dobrze zarządzane firmy. 4. Ryzyka związane z biznesem. Spółki mogą obniżyć lub zawiesić dywidendy. To jak zaproszenie na imprezę, a potem dowiadujesz się, że została odwołana. Taki niespodziewany zwrot akcji może nieźle zdenerwować. Nawet największe i najbardziej stabilne firmy mogą napotkać problemy finansowe, które zmuszą je do ograniczenia lub zaprzestania wypłaty dywidend. Podsumowanie. Więc czy inwestowanie dywidendowe jest dla ciebie? Jeśli lubisz stabilność, regularne wpływy i nie przeszkadzają ci niskie tempo wzrostu, to może być to twoja droga. Ale jeśli jesteś adrenalinoholikiem, który chce maksymalizować zyski w krótkim czasie, to lepiej poszukaj innej strategii. Na koniec pamiętajcie, inwestowanie dywidendowe to maraton, nie sprint. To droga dla tych, którzy chcą spokojnie i systematycznie budować swój majątek. Więc jeśli masz trochę cierpliwości i chcesz, aby twoje pieniądze pracowały dla ciebie, to może być twoja strategia.
Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, zostawić lajka i komentarza. A może macie już doświadczenia z inwestowaniem dywidendowym? Podzielcie się nimi z nami w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku.